Dzień dobry, ja jestem Nerwarien i kolejny opening dzisiaj. Tym razem 26 skrzynek, bo 26 tysięcy lajków. Pod ostatni, nawet sam zalajkowałem, także lecimy z tym. Ale zanim zaczniemy, dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. W sklepie aktualnie możecie sobie zakupić skiny, o które często pytacie właśnie. Skiny są te challengerowe, czyli challengerowa Nidalka, challengerowa Ahri oraz są skiny do drużyn, że tak powiem, SSW, TPA, SKT i Fnatic, także nie wiem na ile to jest, na tydzień albo na dwa, coś w tym stylu, także dużo ludzi o to pyta, kiedy są itp., więc daję wam znać. I jeszcze można sobie kupić ikonkę, tutaj ją można mieć za 1 IP, też można ją przez jakiś tam tydzień albo dwa kupić, także sobie ogarnijcie, myślę, że nie jest to duży wydatek, a niektórzy ludzie lubią kolekcjonować takie rzeczy, więc śmiało. Dobra, lećmy. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej, aczkolwiek zacząłem coś tam troszkę liczyć, ten poprzedni opening i kurde, jest okej, okay, ale jak mówiłem, jak zapowiadałem, około 4 maja będzie podsumowanie tych openingów, jak to się opłaca itp., także wyczekujcie, no ale dobra, nie przedłużając, 26 skrzynek mamy do otworzenia, więc let's go. Aha, jeszcze miałem przypomnieć. W ogóle nie mówię, o słabizna, w ogóle nie mówię na filmach, żebyście subowali kanał. Nie wiem dlaczego tego nie robię, ostatnio zauważyłem taką statystykę, o tym też będę mówił w podsumowaniu miesiąca, że 60% wyświetleń na moim kanale to ludzie z subami, a 40%, czyli to jest około 1,5 miliona wyświetleń, jest bez suba, także ludzie, subować, kurde belka, jak może tak bez suba. I też zauważyłem, że jak ktoś, znaczy ogólnie subskrybenci więcej lajkują, więc to też jest za tym, że tak powiem. Fiora. Tak sobie myślę, niedługo, a raczej za 2 miesiące, gdzieś w lipcu będę chciał robić jakiś tam challenge i trzeba będzie nowe konto robić i coś czuję, że następny opening będziemy robić na nowym koncie właśnie. I te czempiony się mogą przydać, bo sobie je będę na 7 dni. Otwiera, o fajnie, legendarna skórka. Superancko. I właśnie, odkryłem to, o co chodzi z tymi legendarnymi. Jeśli ja sobie go zupgrade'uję, to wtedy dostanę tego skina i dostanę jeszcze Mystery Gifta dodatkowego i może tego branda dzisiaj zrobimy. Może go zrobimy. Fajne skin i kurde, teraz po tych zmianach będzie, podobno ma być mega silny ten brand, także myślę, że jak najbardziej sobie go dzisiaj zrobimy. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy ten następny patch będzie we wtorek normalnie. O, nice! Tego skina chciałem. Super, tego też robimy. Wow, kurde, wielka. Nice. Wow, super. Super, super. Na pewno zrobię. Mega. Mega, mega. Czy do Diany mam jednego skina na tym, na łeście, ale... Ojej. Jorik, to chyba jakaś nowa postać. Kurde, wiele. Ma być rework tej postaci w tym roku. A być do tego, do Jorika, do Warwicka i do Ryza w tym roku. Riot planuje, także zobaczymy. Taki jest plan Riotu. Średni. Jakiś gemstone? Gemstone. Myślę, że z gemstone sobie będziemy robić ten, bo mnie ta Anka aż tak nie interesuje. Chociaż ktoś mi tam ostatnio pisał, że coś z tymi gemstonami też będzie kombinowane, że jakieś nowe rzeczy będą robione, więc nie wiem, czy to zostawiać. No zobaczymy. Jeśli będę zadowolony z openingu, to może zostawię tego gemstone'a. Że podobno w następnych tam update'ach tych skrzydł. Co jest dzisiaj? W następnych update'ach tego wszystkiego, całego otwierania, tego craftingu, ma być coś z tymi gemami nowego. Więc nie wiem. Kurde, wow, dwie legendarki. Fajnie, fajnie. Ten Sionem ja nigdy nie gram, więc myślę, że sobie go zdisenchantuję. Fajny jest ten skin, bo widziałem go. Fajny, a olipa. Fajny, ale ja do Siona nigdy... Znaczy nie, lubiłem Siona, jak się grało go pod AP na midzie. Kurde, to było spoko. Ale ten tankowaty Sion mi się totalnie nie podoba. Totalnie. O, i te czasy AP Siona na midzie. Na pewno na YouTubie on jest. Kilka nagrań z tego. Świetne. TPA Shen... Albo mi się wydaje, albo mam tego skina. Tak jest, mam go właśnie. Tego Shena po zmianach też jakoś nie czuję za bardzo, niestety.
Jakoś nie bardzo. Chociaż ciekawym jest dualistą, muszę przyznać. Czekajcie, wyciszę komórkę. Esencję. Co, jakiegoś warda do skina, czy co? Czy ikonkę? Ikona, lipa. Jakby warda dali. Bez szału. No ja cały czas teraz tego Dravena używam. Moim zdaniem jest przemega, po prostu jest świetna. Świetna, świetna. Za 1500 IP ją kupiłem. Bardzo mi się podoba. Marzachar. Po zmianach pewnie coś tam się go pogra. Nawet go nie mam. Okej. No i co dalej? Tego Marzachara też kombinuję cały czas na PB. Coś tam zmieniają u niego cały czas. Ej, co jest? Kurde! Trzecia legendarka, what the f... Wow, 10 tych skrzynek. Spoko. Szkoda, że to nie jest hextechowa Anka, co? Kurde, byłeś blisko. Ale nie gram Anką, więc ją disenchantuję pewnie. No nieźle. Kurcze. Rengar SSW, spoko, aczkolwiek do Rengarem nie pogrywam. Pamiętam, że w presezonie właśnie Rengara sobie trenowałem. Pogrywałem nim całkiem okej mi szło, znośnie, może bez jakiegoś szału. Ale potem go ponerfili i jakoś teraz nie bardzo nim ludzie grają. Plus aktualnie jest tankowata meta, dlatego chyba nie warto nim grać, po prostu takie mam wrażenie. Wiecie, może po następnym patchu, jak się zmieni meta, może już nie będzie tankowata, cholera wie. No może ten Rengar wróci do gry, zobaczymy. Na razie ciężko coś przewidzieć tak naprawdę. O, fajny. Takie fajne, wow. Nie widziałem takiego jeszcze. Z czego on jest? Już powiem sobie Gemstone? Tylko wart? Nawet esencji nie dali? Ale bieda, ale fajny. Ładniutki. Chyba sobie go zrobię, ale to no, pod koniec będziemy robić, bo ja mam tego. Ja mam warda... Takie nietoperze mam chyba na tym łeście, z tego co pamiętam. Ale fajny. Fajny, no. Chyba go zrobię. Ostatnio z supportami trochę pogrywam. Na tym, więc... Trochę wardu... Ten też jest fajny! Kurde... Ten jest też przyjemny. Kurde, oba fajne są. Ostatnio sobie grałem, jak mówię, tymi supportami. Tak jest, zacząłem grać nawet Soraką. Nawet Soraką zero tutaj jakiekolwiek godności mi zostało. No ale punkty idą do góry. Także no kurde. Tak jak mówiłem na streamie, granie na supportach aktualnie to jest po prostu free elo na tym wyższym poziomie, także zdobywam te free punkty po prostu. Lecimy dalej. Ja pierdzielę, co się dzisiaj dzieje? Kurde, 29 kwiecień, co to dzisiaj za dzień? Co za piękne skiny lecą, wow, tego nie można dostać. Na pewno sobie ją zrobię, 100%. Wow, super. Kurde. Chyba trzeba będzie częściej te openingi robić, bez kitu. Jak tak fajnie sypią. O, no to jest bez szału. Aczkolwiek nie mam żadnego skina do Maokaja, więc może? No trochę pogrywam. Jak na topie. Za 220. Może zrobimy. No zobaczyłem, pod koniec będę wszystko to aktywował itp. O, tego mam albo na łeście, albo na iście. Mam tego warda gdzieś. Okej, to na iście mam tego skina. Do wardów. On jest taki... A, może być. Bez szału. Co jest, kurde? Czy to jest jakaś ukryta kamera? Tu. Ej, bez jaj. Riot Kade, Riot Blitzcrank, Zombie Brand. Co jest ta Dianka nowa, Sion? What the fuck? Nie gram w ogóle Blitzcrankiem, ale na pewno sobie go wbiję. No kurde, Riot Blitzcrank, tego skina nie można dostać już. Mega. Ale ja Blitzcrankiem nigdy nie ogarniałem. Nigdy. O, znowu ten sam skin. No nic, będziemy mogli go zdisenchantować. Oba zresztą zdisenchantuję. Na pewno bym chciał. Ale i tak, kurde. O, też go nie można dostać, aczkolwiek nie jest on jakiś super, ten Ryze. Ryze ostatnio właśnie silny. Ostatnio kurde silny jest. Ja do Ryze'a mam jakieś skiny z tego co pamiętam. Chyba mam tego... O, tego Triumfanta mam.
Tego mam skina też na którymś koncie. Kurde, za dużo tych kont. Mam te wszystkie skiny porozwalane na różne konta. Fajnie by jakby Riot mógł mi scalić wszystkie skiny z wszystkich kont w jedną, w jedno konto. Byłoby spoko. Ale chyba. No wątpię, żeby coś takiego robili, prawda? Niestety. Idziemy dalej. Forward. O. No w porównaniu do tych, co mi wyleciały, do tych dwóch, to nie bardzo, ale całkiem spoko, nie? Aż całkiem fajne. Ten, nie ten. Nie, te dwa są najfajniejsze, zdecydowanie. Tylko no też będę miał dylemat, czy ten, kurczę. Esencje, jakaś ikona pewnie. O, fajna. Ładna. Monkey King. Całkiem fajna. Nie wiem, z czego ona była. Jakoś nigdy nie kolekcjonuję tych ikonek. Nie za specjalnie. Mnie to bawi. No spoko, aczkolwiek mam tego. Mam tego Arctic Opsa, więc chyba jak już bym chciał do Warsaw skina, to raczej tamtego. Chociaż... Nie wiem. No cały czas na tym, na midzie jakoś Warus jakoś działa. Najgorzej. Aczkolwiek na midę raczej omijam. Aktualnie. Xinzao, champion. O, dawno nie było championa sobie, no. Musiało coś wyleczyć, rację. Dobra, ostatnia skrzynka. Ale chyba tego Gemstone'a sobie przerobię. O, znowu Xin, koła, serio? Bardzo z rzędu. O, no nic, dobra, dawaj się tego Gemstone'a. Pik. Zobaczymy, co z ostatniego wyleci. Teraz będziemy kombinować. Upen. Za każdym razem jak na tym. Jak streamuję. A, ma okej, okay, kiewo. Jak streamuję na tym, na Twitchu, to zawsze jest. Jak mi wyleci jakiś fragment, jest open na Twitchu. Czy któregoś z tych postaci chcę aktywować? Może tego Malzahara bym sobie aktywował. Czy chcę rerollować? Nie wiem. 3, 6, 8. Też nie mam. 9, bo jest ten. Dobra, zrobię 3 rerolle po prostu zrobię z czempionów. A, zróbmy to. Raz, dwa, trzy. Reroll. Volibear. Spoko. Nie za bardzo szkoda za tą postacią, ale nie będzie. A, nie to. Okej, okay, dobra. Kliknęło się, okej. Okay. Dalej. No to już same w postaci za 6300 mi zostało na tym koncie. Jin, w porządku. Muszę sobie kiedyś z nim zagrać. Jest ponoć bardzo fun to play. A nie grałem nim za bardzo. Nie, na nie razu nim nie grałem. Oprócz tego, jak przedstawiam na YouTubie, to nie grałem nim jeszcze. Ostatnio był w tym, w rotacji. Ale nie było czasu zagrać Yasuo. Spoko. Ostatnio zauważyłem, że Yasuo na topie grają. Pod Phantom Dancera pierwszego. Całkiem ciekawie to działa. Ale wiadomo, do Yasuo trzeba być bardzo ogarniętym. Także tak to wygląda. Dobra, kurde, bele. Tu mi brakuje troszkę. Czyli musimy coś zdezenchantować. Zombie Branda myślę, że sobie od razu aktywuję. No te disenchantuję dwa, no bo wiem po prostu, że nie będę tym grać, więc nie ma sensu tego trzymać. Czekajcie, no ja Ankom totalnie nie gram, totalnie. No zero maestry mam. Żadnego skina nie mam, no ale mi to nie boli w ogóle, bo jak mówię, no nie gram tą postacią. Także ki. Disenchantujmy to. Pick disenchant. 600 esencji? Dawaj 600. Okej. Okay. Tego Sejona też. O, bo nie, dobra. No ale sobie zombie Branda. Do skin permanent zróbmy. To myślę, że od razu coś po tym. Po patchu sobie go nagramy. Coś tak czuję. A, bo nie, zobaczymy, czy dostaniemy tego Mystery Gifta. Czy to już nie działa? Nie, już nie działa. Czyli to jednak do któregoś czasu było. Właśnie niektórzy ludzie mówili, że trzeba unlockować, niektórzy mówili, że do jakiegoś czasu, czyli jednak ci, co mówili, że do jakiegoś czasu mieli rację. Ajajajajaj, dobra, no nic. Nie dostaliśmy skina, bida. Sejona nie chcemy. No nie gram im totalnie, więc... No mieć tą scenę, prawda? No ten skin jest fajny, ale no... Nie zamierzam im grać. Więc nie ma sensu trzymać.
Kurczę, ten Maokai mnie kusi, no bo troszkę tam, jak na topie pogrywam, to gram tym Maokai i właśnie ostatnio przeglądałem skiny do Maokaja. Się zastanawiałem, czy jakiegoś chcę, ale chyba bym chciał skinę, to bym już tego kupił, w sumie, niż tego. Chociaż za ile? On tamten ma mało esencji mnie kosztuje. Za 220 esencji to jest naprawdę nic, mało, nie? Więc może byśmy tego Maokaja sobie zrobili. Chociaż Dianka jeszcze, kurde. Czekajcie, bo to jest duży dylemat. Bardzo duży. Jest Riot Blitzcrank. Jest Riot Kayle. Jest Diana. Jest Maokai. To sobie mogę zdezenchantować, bo to już mam. Chwila, chyba że chcę coś rerollować, ale nie wydaje mi się. A ja tego skina mam do Warusa, co? Naprawdę? Musiałem go dostać od jakiegoś Mystery Gifta, nie pamiętam. No rzeczywiście go mam. Spoko, nie widziałem. To chyba, że jakiś reroll byśmy sobie zrobili. Może tego Rengara w sumie. Czy ja mam jakiś skin do Rengara? No ale jak mówię, też z Rengarem aktualnie nie gram. No tylko, że może kiedyś mi się zachce. Też jest SSW. Ale czy ten skin do Rengara jest ładny w ogóle? Jak już to bym chyba tego kupował. Na Huntera. No okej, zrolujmy to. Zobaczymy co za to zarosuje. Pick reroll, reroll, reroll. Chyba, że coś jeszcze mam jakieś. Nie mam, dobra. Masz tego Maokaja? Nie, dobra, lecimy. Dawać, zobaczymy co będzie. Okej, może być w sumie. Może. Chyba ja nie mam Zajry kupionej w ogóle, czy mam? Champion not owned, dokładnie. Dokładnie. To muszę championa kupić. Zrobię to pewnie po tym, po patchu. Myślę, że IP-ki doformi do tego czasu. To kupimy tą Zajrę. Też na pewno będę chciał sobie ją pograć. Po tych zmianach. Wydaje się bardzo ciekawa, moim zdaniem. No ale nic, dobra, lecimy dalej. Lecimy, lecimy dalej. Mamy ile? 1100. Kurde, co bym chciał najbardziej? Tą Dianką coś tam niekiedy pogrywam. Ale Maokajem częściej. Kayle też kusi, kurczę, ale dobra, na chwilę, momencik. Na tym się zastanowię, a na razie sobie to zdezenchantuję. To do wywalenia. Zobaczymy, ile będziemy mieli esencji do wydania. Disenchant. Chwilę, to można rerollować? Aha, Ward Skin, dobra. Nie, to nie. To chyba nie warto. Tego na pewno nie chcę. No tego poro nie chcę. Tylko kurczę, tego czy tego? Nie, no ten koń jest świetny. Disenchant. Niestety straciliśmy poro. Jest całkiem ciekawy. Ale nie taki fajny jak tamte. Ten Rammus. Kurczę, no nic, tego wywalę, ale tego Rammusa zostawię. Może sobie kiedyś go zrobię, gdy nie miał za dużo esencji, tak myślę. Bo jest ładny, jest kurczę, nie? Jest ładny, no ale ten z koniem jest świetny. Więc jego sobie będę używał na pewno. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczmy jeszcze, jak w grze będzie wyglądał. Ale to już wiadomo. Na streamie. Mam 1800 esencji. To nas kosztuje 1050. Dobra, no to chyba lecimy Diankę i Kayle. Coś tak czuję. Na permanent sobie zrobimy. Chociaż jeszcze ten Maokai. Chwila, 200. 1200. Chyba, że tego Warusa by zdezenchantować. Chwila, dobra, zróbmy tak. Maokai. Chociaż kurde, ten Miałokaj. Ale 200 esencji, kurde, to jest mało. To za jednego tego, co tego dostaje 213, więc on mi kosztuje jednego farda. A dawaj, kurde. Jak szaleć, to szaleć. Let's go. Dobra, niech będzie coś do grania. Kale 675 będzie mi brakowało troszkę. Tą Kale może coś popykam. Ostatnio właśnie też dużo ludzi nią gra na topie. Silna postać, ale bardzo podatna na ganki, to jest jej minus. Bo cały czas puszuje cię wave'a. I to jest kijałe. Dobra, tego Warusa sobie dropniemy. Skoro mam tamtego. Skoro mam.
O, jakkolwiek się nazywa tamta druga. 450 esencji. Dawaj, dawaj. No i diankę chyba lecę. Chyba, że dwa takie bym mógł. Kurczę, ale ta Diana świetnie wygląda. Widziałem ją już dwa razy. Naprawdę jest ładna. Kurczę, boli mnie to, że w dżungli nie jest aktualnie tak bardzo dobra. Trochę mnie to boli, ale może po następnym patchu coś wiecie, będzie lepsza. Ten item poddaszowanie jest bardzo przyjemny. Może być na Dianie też grywalny. Jestem ciekawy, jak się meta zmieni w następnym patchu. Kurczę, No i trzeba zadecydować, kurde. Męska decyzja. Dawaj. Po następnych openingach sobie potem. Co robimy? Na pewno tego Blitzcranka będę chciał. Diankę sobie weźmiemy teraz. 300 esencji. No z tym już nic nie zrobię. Rerolować tych nie chcę. Tego Ryza. Kurczę. 300. Chyba, żebyśmy tak zrobili tego Ryza, wyrzucili i Blitzcranka. Chwila, matematyka się zgadza? Zgadza się. No i do Ryza i tak mam ładnego skina. To jest ten. Tego skina, którego ja mam, też nie można dostać tak łatwo. Tego skina może się dostać tylko wtedy, gdy wygracie jakiś tam turniej. Jakieś tam Go for LoL'e, albo jakieś tam. Ogólnie takie. No są turnieje, które są wspierane przez Riot. I wtedy się dostaje za pierwsze miejsce tego skina. Więc myślę, że sobie. No dobra, zróbmy to. Disenchant tego. No niby go nie można dostać, no ale tamten mój, który mam, jest fajniejszy. Moim zdaniem, oczywiście. I lecimy z Blitzcrankiem. I tyle. Dobra. Kurde, dobry. Dobry opening, kurczę, co? Trzy legendarki. Dwie te. Dwie Riot. Nice. SKT T1 Zyra z tego rerola? No może być. Jak mówię, no tą Zyrą będę coś testował po zmianach, także sobie spoko, nie? Tylko muszę jeszcze ją kupić. Ona jest za 6300? Czy za 4800? Zyra. 6300. No nic, no nic. No to farmijmy. Jeszcze trochę czasu jest. Może damy radę. No nic, to było na tyle. Także przypominam. Ile kciuków, ile tysięcy kciuków, wtedy skrzynek. Coś czuję, że będzie 30. Coś czuję, że będzie 30 w następnym openingu. Także tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na inne filmy na YouTubie oraz na moje streamy. I zostawcie kciuka i suba. I suba, bo suby się nie zgadzają. Miał być 250 tysięcy w kwietniu. I co? Nie daliśmy rady. Lipa. 5 tysięcy brakuje. No nic. Tyle. Elo.